Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Ja wiem, że to z tyłu wygląda jak taki tani tuning malucha albo innego Volkswagenia 1.9 TDI, który świeci, tańczy i w ogóle coś tam jeszcze inne dziwne rzeczy robi, ale po prostu no tak to u mnie jest ogarnięte, a dlaczego taka, taka dyskoteka dzisiaj na kanale? Słuchajcie, jako że przeważnie pierwsze 3 dni tygodnia każdego, to jest kwestia Windowsowa, powiem to tak, czy jakieś tam ReCole, czy LTSC, Windowsy i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj zajmiemy się czym innym. Gamingiem, tak. Zajmiemy się ustawieniem, powiedzmy, myszek, mysz, myszki gamingowej pod Linuxem. Z tym są duże problemy, ale jest pewne rozwiązanie. Do tego pokażę Wam jakieś parę programów, albo przynajmniej omówię tak te programy, ponieważ ja nie mam żadnej klawiatury rygiby itp, itp, żeby żeby sobie pozmieniać i tak dalej, tak dalej. Ale pokażę wam programy, które wy jako ewentualni posiadacze tego sprzętu możecie pod Linuxem sobie wykorzystać. Też jest jeszcze inna opcja, gdzie można zrobić, którą ja dzisiaj zaprezentuję. Miałem powtarzam się. W każdym razie za, w każdym razie zapraszam do Linuxowego świata gamingu, czyli rygi by. Prawie na poważnie. Dobra, przejdźmy sobie do tych ważniejszych rzeczy, czyli naszego kochanego Regi by w każdym możliwym wydane Cię aplikację. Wiadomo, wiadomo jak temat wygląda, że większość tych wszystkich tego całego programowania na Windowsie, które jest, wszystkich protokołów stojących czy tam kolorkami na płytach głównych, na nie wiem, na mikrofonach, klawiaturkach, myszkach, to wszystko jest zastrzeżone, więc to co ludzie tutaj w Linuxie muszą robić, to robić tak zwany reverse engineering, czyli po prostu rozkodować to wszystko i napisać praktycznie to oprogramowanie od zera, tak to wygląda. Linux by sobie bez problemu poradził z kontrolą tego typu światełek i tak dalej, przez sterowanie czujnikami to nie ma najmniejszego problemu. Ale wiadomo, że ci co tworzą ten sprzęt cały, no to jest sprzęt, znaczy to są protokoły zastrzeżone i tak dalej, i tak dalej. No więc wygląda to jak wygląda. W każdym razie na Linuxie mamy sporo, tak znaczy sporo trochę tego softu jest do obsługi różnych rzeczy. Podstawową aplikacją, która się mu znajduje, to jest tak zwane open. Tak, jak, jak widać tutaj GitHub będzie, o kurna, znowu będzie w konsoli grzebał. No nie, to jest graficzny soft. Ja wam tylko pokazuję, to jest projekt pełno otwarty, żeby było śmiesznie, on obsługuje sprzęt nie tylko w Linuxie, ale na Windowsie także. Więc jeżeli nie chcecie używać powiedzmy, tego oprogramowania od producentów danego sprzętu to jest opcja użycia go prawdopodobnie z OpenRGB. Oczywiście to nie jest bolącz, to nie jest rozwiązanie wszystkiego. Tak, że zainstalujecie OpenRGB i nagle będzie Wam obsługiwało każdą klawiaturę, nie wiem, czy corsarza, czy, czy, nie wiem, laptopy lewo, czy, czy cokolwiek innego, tak? To nie jest powiedziane 100%. Ten program ma naprawdę bardzo duże możliwości, dużo obsługuje, ale nie jest idealny. Do tego tak zwane pluginy można sobie teoretycznie zainstalować, więc tutaj no, trzeba się ewentualnie pogrzebać, jeżeli ktoś potrzebuje, jeżeli nie. To po prostu możesz sobie przejść na tak zwanego Flatpak Flatpaki, wiadomo co to jest, raczej mam nadzieję. Mówię o Linuxie, tak? Bo ja się na tym będę dzisiaj koncentrował. I ze sklepu Flatpaka, czyli z własnego powiedzmy tam, nie wiem, Gnome Shopa, Popshopa, czy jakiegokolwiek innego sklepu w Mincie, gdziekolwiek indziej. Takie oprogramowanie można sobie zainstalować graficznie, więc to wszystko widać jak to można sobie ładnie ogarnąć. Tutaj nie ma klepania z konsoli parametrów i tak dalej, i tak dalej. Co do ustawiania myszki, ja zaraz przejdę, spokojnie. Najpierw zacznijmy od tego typu rzeczy tutaj ogarnięć. Jest dużo projektów, które tutaj deweloperzy robią. Czary RGB, jakieś compatibility, w ogóle w każdym projekcie jest praktycznie lista taka, na której Wam pisze, co jest sprawdzone i co działa albo co nie działa, tak? No tu, tu akurat są obsługiwane takie rzeczy. Tutaj mamy L5 Keyboard RGB, to jest Legion RGB Control, tak? Jeżeli macie podejrzeń laptopa... Legiona, czy to jest chyba od Lenovo, dobrze mi się kojarzy, no to można tego spróbować. Jeżeli macie na przykład laptopa kupionego w Niemczech od Tuxedo Computers, to oni mają własny soft, oni zawsze taki soft instalują. Jest oczywiście dystrybucja, którą testowałem na kanale i ona to też ogarnia, tak, ona jest na Kubuntu obarta. Więc można, można by sobie tam spróbować. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie używać tu XD Computer, to można spróbować tutaj według instrukcji zainstalować takie oprogramowanie, nie? Być może to będzie z Waszym laptopem działać. To jest kolejna rzecz. W tym albo w przyszłym tygodniu wchodzi Plasma 6.1 i ona będzie miała tak zwane synchronizację, powiedzmy, wyglądu albo akcentu waszego systemu. Tak jak sobie tego Pingwina swojego ustawicie. To będzie można sobie sygnalizować kolorki, powiedzmy, klawiatury czy coś tam. No, jak to będzie działać? Nie wiem, to dopiero ma się pokazać. Ja nie mam sprzętu, żeby Wam to przetestować, ale, no kurczę, to wszystko jest bezpłatne, więc wystarczy siąść, posprawdzać sobie ewentualnie, nie wiem, w przyszłym tygodniu, jak to wyjdzie, nie? I zobaczyć, może Wam to będzie fajnie działać. Tutaj dla Asusów jest Asus CTL, kolejny soft, który można spróbować zainstalować, ale... OpenRGB to jest jedno, ale tu widziałem Asus CTL, czyli do wszystkiego związanego z, czy z laptopami Asusa, czy jakimiś tam innymi dziwnymi rzeczami, klewiaturi widać też. ROG, notatki, tutaj mamy jakieś Asus CTL 6011, jest wersją najnowszą. Też to się praktycznie instaluje, powinno się instalować w miarę prosty sposób. To, że tutaj na gicie siedzę, to, to nie ma większy, większego znaczenia. Próbujcie po prostu w sklepie tych rzeczy szukać albo na FlatCabie na przykład. Tutaj klewo. Klewo, czyli ten, jak to się mówi, kadłubki do różnych laptopów. Jeżeli chodzi o kadłubki, tak zwane klewo, to wykorzystują to różni producenci. Czy na przykład, nie wiem, no, Dream Machines, tak, te wyrąbiste kurde gamerskie laptopy. Czy czasami zdarza się, że ASUS wykorzysta, czy Gigabyte. Jeżeli traficie na coś takiego to możecie spróbować tego programu stąd użyć, tak? Do sterowania tutaj różnych dziwnych rzeczy u siebie. Rent czyli Open Razer, po prostu. Możecie sobie wejść na tą stronkę, tak jak mówię, powinna być pod spodem, jak nie, no to będziecie musieli sami poszukać w Google, to jest dwie sekundy, kurde, tak? I poszukać tego sprzętu, bo też coś takiego, jak widać tutaj, jest obsługiwane. Trochę tych klawiatur jest i to powinno wszystko ładnie pracować, więc jeżeli macie coś z Razera, Albo jakieś nawet laptop, nie, to głównie klebatury chyba tutaj. Laptopy też, z tego co widzę, teoretycznie, więc jest opcja, że wam to zadziała. To samo myszki, popatrzcie się, więc tego jest naprawdę sporo, nie? Kolejny program Solar. Solar to jest akurat od Logi Logitech, albo Logi teraz, tak to się nazywa. Że macie jakąś klebaturę Logi z tym takim donglem specjalnym Unify, to się nazywa, czy coś takiego, i ten program pomoże wam to skonfigurować. Jest taka opcja też nie ma oczywiście pewności, że wszystko działa i na pewno i tak dalej, ale zawsze jakaś opcja jest. Nie musielibyście tam, nie wiem, jakiejś kombinacji na klawiaturze ustawiać, żeby to sobie skonfigurować, tylko można to teoretycznie zrobić za pomocą czegoś takiego. Solar nam tutaj to umożliwia, jeżeli chodzi o jakieś myszki, klawiatury i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy Arch Linuxa, Logitech Gaming Keyboards, też można sobie trochę po tym poczytać. Teoretycznie jakiś demon się instaluje, ale tutaj chyba byłoby bardziej. Klepanie z lewatury powiem w ten sposób, tu niektóre rzeczy. Ale za to mamy tutaj obsługę joysticków niektórych, nie, tych bardziej takich rozbudowanych joysticków. Jeżeli chodzi o MSI, MSI, KLM też istnieje, taki programik do tego. Nie, sorry, pomyliłem się, to bo chodziło o inny Next. MSI, KLM teoretycznie też powinien działać. I z laptopami niektórymi i tak dalej. Więc trzeba wsiąść i po prostu sobie poszukać. No, no niestety. CKB Next. Nie bójcie się. Nie, większość tych programów nie trzeba kompilować od zera, znać, nie wiem, sztuczek Harry'ego Pottera, albo czegoś innego. Wcale nie. Albo wystarczy przykleić do terminala parę, parę linijek, albo pobrać go po prostu z FlatHub albo ze, z tego Store'a na przykład. Proszę bardzo. CKB Next Driver. To jest do ogarniania akurat klawiatur Corsarza. Corser, tak? Więc też jest opcja. Macie coś takiego, możecie spróbować sobie, gdybyście chcieli to poustawiać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest czasami tle pani na mała, że to jest szukanie i że na Windowsie wszystko fajnie działa od razu. No to używaj Windows'a, po prostu. Tyle. Jeżeli masz taką, taki wymóg, to używaj Windows'a. Nic cię nie zmusza do pingwina, tym bardziej ja tego też nie robię. Pokazuję, że takie opcja jest, że. Jest to coraz bardziej tutaj na Linuxie rozwijane i coraz więcej rzeczy po prostu działa. CKB Next, tu jest instalacja, akurat opisana dla każdej dystrybucji. Czasami trzeba dodać PPA, co jest też jedną linijką w terminalu, naprawdę, czy jakieś Arch Linuxy i tak dalej, tak dalej. Więc to nie jest wielki problem, nie wiadomo jaki, nie? Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o myszki gamingowe, to przede wszystkim powinno, powinno. stosuje się program, który nazywa się Piper. Piper dokładnie. O mniej więcej tak wygląda. Można to sobie wiele rzeczy poustawiać. Czy rozdzielczości, czy jakieś podświetlenia i tak dalej, tak dalej. Nie jest to może mega skomplikowane, ale podstawowe rzeczy powinny. <grym> Fajne. Powinny nam tutaj działać. To jest Piper, to jest znany Również na Discordzie wiele razy słyszałem, że tam ekipa poleca ten program. Jeżeli to się pytało o ustawienie gamingowych rzeczy, tak? Pod Linuxem, to jak najbardziej Piper powinien nam tutaj pomóc. Ale na rzecz, jeżeli żaden z tych programów nie działa albo jesteśmy leniwi nam nie chce się po prostu poświęcić, albo szkoda nam czasu naszego pięknego życia, żeby poświęcić 5 minut na coś tam, to zawsze jest opcja kolejna. Bierzemy sobie tak zwanego VirtualBoxa i stawiamy maszynę wirtualną z Windowsem. Ja to akurat postawiłem jedenastkę, co jest złym pomysłem, bardzo. Chociaż to VirtualBox ma ostatnio problemy nie, niesamowite, niestety nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie przez wymagania 11. Tam TPM, -y, jakieś inne dziwne rzeczy. M sobie nowa. Ja tutaj typowo zrobię win, tak, win. ISO oczywiście poprawimy ze strony Microsoftu najlepiej oryginalne. ISO tam nawet klucza nie trzeba przez 30 dni więc jest spokój. To zostawiamy tak jak jest, dajemy next, wybieramy ram. Wiadomo, że no przydałoby się z 4GB ustawić. Przynajmniej 4GB, chociaż to ma być winda tylko do ustawiania myszki gamingowej, niczego więcej, więc raczej spokój. Nie? Procesory minimum 4 trzeba tutaj ustawić, po prostu Next. Ustawiamy dysk twardy, minimum 52GB, bo taka, taki jest wymóg Windowsa 11 Ustawmy tobie, sobie, nie wiem, 55, cokolwiek, Next. Daj, zakończ, bla bla bla. Ja już to mam zrobioną maszynkę, więc pokażę Wam na tym. Wstępne ustawienia, no to dajmy sobie system. Te rzeczy zostają, tak? Te rzeczy muszą być, TPM -y i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest nam tutaj wymagane przez Bindę. Teraz, tak, rzeczy ekranowe możemy sobie włączyć rasy 3D, ale nie musimy. To od razu mówię, że przy tym co ja mam, VirtualBoxa 7, nie pamiętam, 7-0 wersji, tu są problemy olbrzymie z zwanymi dodatkami gościa, tak to się nazywa, żeby uzyskać pełną rozdzielczość w Windowsie. To jest teraz zepsute, nie wiem czy to Oracle zepsuło, czy cokolwiek innego. W każdym razie będziecie widzieć, co się mniej więcej tutaj dzieje, tak? No resztę rzeczy nie musimy ustawiać. No sieć, ale to jest automatycznie włączona. Urządzenia USB to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ będziemy sobie tutaj robić tak zwane USB Pass through. ja na to tak to mówię i tak to się fachowo chyba, słuchajcie, nazywa. Mianowicie przekażę sobie to, tą myszkę, tak, tą, tą myszkę taką fajną całkowicie do maszyny wirtualnej po to żeby oprogramowanie, które będzie działało w Windowsie wykryło tą myszkę jako prawdziwą legalną To co musimy tego, zrobić tak. dodać sobie tak zwane extensions pack czyli takie rozszerzenia które umożliwią nam właśnie przekazywanie między innymi przekazywanie urządzeń USB dowolnych do maszyny wirtualnej robimy sobie to tak jeszcze jedna rzecz przechodzimy sobie tutaj na stronkę internetową VirtualBox wiki downloads i tu pobieramy dla wszystkich tych platform, czy dla Windowsa, czy dla Linuxa. Nie ma znaczenia. Pobieramy sobie Extension Packa, tak? Jak go sobie już ładnie pobierzemy, to dajemy po prostu tutaj plus Install, wybieramy sobie w pobranych, czy gdzie tam mamy. Klikamy dwa razy. Ja nie będę już tego robił, bo nie będę się bawił dwa razy. Pobieramy sobie to i jest OK. I wtedy mamy tak zwaną mm, obsługę tutaj zrobioną już, nie? I teraz tak. Tutaj w ustawieniach przejdziemy sobie do ustawień, USB, włączamy kontroler, ustawiamy, możemy ustawić 2.0, możemy ustawić 3.0, nie ma znaczenia. I tutaj, dobrze ludzie, popatrzcie się, mam wszystkie urządzenia USB, jakie posiadam w kompie, tak. To jest mój interfejs audio, myszka, tutaj jest, bla, 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 Elgato, czyli ta kamerka, do której teraz do, do Was mówię. Druga kamerka, to jest jeszcze graber wideo, jeżeli chodzi o kamlinka, tak. I to wszystko, każde to urządzenie mogę przekazać bezpośrednio do maszyny wirtualnej. I tak należy zrobić z myszką. U mnie to jest myszka akurat z tej series. Ona to jest dwa razy, ale które z nich powinno ładnie nam tutaj temat, tematycznie sobie po prostu zadziałać. Dajmy sobie tak, przekażmy chyba, chyba górną, tak mi się wydaje, nie? Weźcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, bo jeżeli przekażecie to do maszyny wirtualnej, to wtedy myszka przestaje wam normalnym linuxie działać. Wszystko, cała myszka znika z linuxa tak? I jest tylko dostępna w windzie. Popatrzcie, jak to nam tutaj wygląda. O, teraz już nie mogę nią ruszać, bo jej nie ma, po prostu ginie mi kursor, ale jak mi się załaduje tutaj w środku Maszyna z jedenastką, to zobaczycie o co Steamless chodzi. Ile. Smout coś pięknego, jeżeli chodzi. O, widzicie, meszka mi tutaj działa, a nie działa po, na zewnątrz. Sorry za tą rozdzierczość, normalnie jest malutka. No niestety jest tutaj problem z tym VirtualBoxem i to olbrzymi. Dlatego albo macie taki ekran, albo macie taki ekran. Być może u Was na dystrybucji i chodzi to normalnie. No, u mnie jest niestety problem, jaki jest. Myszkę mamy tu już przekazaną, bla bla bla. Ja sobie zainstalowałem akurat tutaj oprogramowanie SteelSeries, SteelSeries Engine się to dokładnie nazywa. Mamy tutaj bla bla bla, gdzie jest Engine. Proszę bardzo, Charged Wired, to jest moja myszka. Klikam sobie na nią. I ogarniam, po prostu mogę sobie ustawić takie, jak mi się żywnie podoba, tak? Teraz jest tak ustawione, no ja wiemy to. no, tak. Mogę sobie tutaj zrobić, nie wiem, migające efekty z tyłu, zaraz to zrobimy. Dowolnie mogę ją tutaj skonfigurować, tak? Wiadomo, że wszystkie ustawienia tego typu myszce są zapisywane w jej procesorze, w niej, więc... Potem jak przejdziecie sobie, rany boskie te reklamy, jak przejdziecie sobie do Linuxa, to to wszystko zostaje, po prostu będzie się tak samo świecić i tak dalej, i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia tutaj, nie? Zmienia kolorki, zmienia kolorki, nie? No to go ten... I cały czas oczywiście myszka musi być podpięta do USB teraz, w tej chwili, nie? W czasie zmian, no bo jak odepniecie, no to, to będzie lipton. Dobra, to robimy co teraz? Odwaliłem kabelek. Myszka się musi tutaj przerestartować chwilę. Zmienia kolorki, zmienia kolorki. Jak najbardziej wszystko nam tutaj działa bez problemu. Ja zaraz przejdę do pingwina i ten. W każdym razie osoby, które wolą używać Linuxa z wielu względów, między innymi ja, korzysta z takiej metody. Da się, da się. No jest to uciążliwe? Tak, jest to uciążliwe, ale jest to po prostu działające. Proszę bardzo, włączam maszynkę, żeby nie było, odłączę. Ona się musi przerestartować, To zobaczycie sobie na żywca. Może tak to złapie, O, już proszę bardzo. Poświetlenie jest. Wszystko się ładnie zmienia. Myszka jest wolna od, od kabla. sobie tutaj ładnie. Piper, bla, bla, bla. Oczywiście z Wszystko u mnie, jako że ja używam Chroma, to nie działa integracja. No ale OpenSUSE i tak ma. I integrację tutaj Klatkaba z Chromem. Chyba nie za bardzo jest to dopracowane. Przejdźmy sobie do konsolki i jedziemy z platpakiem. Bla, 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 bla. Piper, tak. Teoretycznie sprawdzałem to jakieś, nie wiem, ze 2 lata temu chyba. Pierwszy raz jak tutaj dostałem myszkę, bo od jednego z widzów tą myszkę zostałem, dostałem, że tak powiem. Piper niestety nie działał. Były problemy, znaczy, Piper działał, ale nie, nie wykrywał myszki. Ta myszka została dodana bodajże w zeszłym roku do obsługi. Jak to się uruchamia? Z... A, odpalimy sobie tutaj z menu Piper, Piper. Ciekawe czy zadziała. Bardzo jestem ciekaw. Nie można usługić się z Radbug. Dlaczego? No nie chciał mi ten niestety Piper ruszyć. Musiałem go zainstalować jeszcze dodatkowy program. Libradbug, tak, no Suzy to jest dziwnym distrem, naprawdę ma tutaj bardzo dziwne akcje czasami. Być może u Was też trzeba będzie taki programik zainstalować. No, u mnie to akurat było po prostu wyszukiwanie, jak to się nazywa. CSS Librat. Tak to chyba się chyba nazywa, tak? Librat Bug Tools to jest dokładnie ten program. Gaming Mice, bla bla bla. Być może ten pakiet będzie wam u, u Was potrzebny, tak? Jest taka opcja. No i zobaczymy, czy ruszy. U mnie pewnie nie, no bo to jest Suzy akurat. Pipewire pewnie nie będzie działać. No, nie będzie działać. Nie wiem, może firewall, może cokolwiek innego. Nie? Tak to na, się na Linusie, naszym kochanym, tutaj ukazuje. No nie jest idealnie, ale, ale jest coraz lepiej. Po prostu trzeba powiedzieć sobie w ten sposób. A jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli musisz mieć, musisz sobie dostrajać to zostań na Windowsie po prostu i de facto tyle, tak? No, tak to wygląda. Słuchajcie, również nie robię tutoriale z instalacji VirtualBoxa, bo raży tych tutoriali w sieci jest bardzo, bardzo dużo. Ja także robiłem na kanale informacje, pokazywałem, opisywałem dokładnie VirtualBoxa co prawda ze dwa albo trzy lata temu, ale tu się nic nie zmienia praktycznie, nie? Jak postawić maszynę, jak to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Podstawowe rzeczy myślę, że już macie, czyli extension pack jest wymagany, no i potem dodać sobie urządzenie do, do, do Windowsa, tak? Wirtualnego Windowsa i to de facto wszystko. Dobra, piękne dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że się paru osobom to przydało. Podziękował za każde wsparcie, łapkowanie, donetowanie cuda bianki, ogóle i tak dalej, i tak dalej. No i co, widzimy się w następnym filmie na kanale Światlinuxa już niedługo. Bardzo dziękuję, Bartek pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.